No, ostatnie kilka miesięcy miesiączka nie wystąpiła, a dlaczego? No bo nic się nie działo. Skoro nic się nie działo, no co tam było podsumowywać? No ale teraz spróbujemy tę miesiączkę sztucznie wywołać i zrobimy sobie takie mini pitu-pitu. No więc zapraszam na ten bardzo ekskluzywny magazyn pod tytułem Moja Miesiączka. Nic się nie działo, no. Takie kulturalne to były miesiące. Byłem na przykład w Filharmonii w Baden-Baden. W Budapeszcie byłem w jazz klubie. A w Warszawie to stawiałem na balet. Wybierałem no same takie naprawdę starannie wyselekcjonowane balety. No ale miało być o sporcie. No gdzieś tam byłem. Byłem na przykład na mojej ulubionej zimowej dyscyplinie, na piłce wodnej. W Budapeszcie odbywały się finały Mistrzostw Europy w piłkę wodną. Byłem na meczach czterech. No, na początek była bardzo przykra sprawa. Mało ludzi i Grecja ojebała Rosję. Bardzo przykra sprawa. No Grecja ojebała Rosję. Ale na finał to już się zeszło, towarzystwo, bo grali gospodarze. Węgrzy grali z Hiszpanią. Tak, były występy artystyczne, oczywiście po węgiersku. Jak tam się dobrze słuchacie, no to pani chyba śpiewała o plackach po węgiersku. No bo o czym można po węgiersku śpiewać? No i był ten finał i co? I Węgrzy wygrali. No tak nawet się ucieszyli z tego, że wygrali. Nie wiem, jak tam Węgrom idzie w innych dyscyplinach. Ja się tam nie znam. Ale może oni tak za często nie wygrywają w Mistrzostwach Europy. A najfajniejsze było to, że ten mecz rozstrzygnął się w karnych. Były rzuty karne. W ogóle ostatnio, jak się gdzieś ruszyłem, no to te karne były zawsze. No to kolejna dyscyplina, podobna do piłki wodnej, no tylko że zamiast wody, nie, jest tam woda, tylko że zamarznięta woda, a zamiast slipek, no to zawodnicy mają jakieś tam kombinezony i kije. Tak, był mecz w Gdańsku. Działo się. Nie wiem, może to poziom sędziowania miał wpływ na to, że tam też były karne. Nie wiem, jak jest w Czechach. Czy czescy sędziowie to też kurwy sprzedawczykowie? Ale prawda jest taka, że jak byłem na hokeju w Czechach, to też zakończyło się karnymi. A tam w ogóle ciekawe kontrowersje były, bo zawodnik strzelał, a bramkarz go skosił. No i nikt nie wiedział, o co chodzi. Ja już nie pamiętam, chyba powtórka karnego jest wtedy. Ktoś wie? Jeszcze przy okazji taka ciekawa obserwacja. Czym różni się czeski hokej od hokeja polskiego? No, napierdalaj. Bo tu były karne i tu były karne. Ja zauważyłem taką różnicę, że w Czechach, jak jest dogrywka, bo wcześniej była dogrywka, to sprzedawali piwo, a w Polsce, jak już była dogrywka, nalewaki zamknięte. Gdzie jest piwo? Gdzie? To jest skarb. Dogrywka, takiej emocji nie ma. No tak, tylko czy to może mieć wpływ na różnicę poziomów? Moim zdaniem może. W ogóle to na ten mecz wjechaliśmy z kolegą na patencie. Podchodzimy do kasy i okazuje się, że nie ma już żadnych biletów. Dla gospodarzy. Ale wystarczyło powiedzieć, że się jest kibicem gości i jeszcze kilka biletów się znalazło. A jak wchodzisz na obiekt, to nie ma znaczenia, czy jesteś gościem, czy gospodarzem. No takich rad, jak wejść na imprezę zamkniętą, to nawet Kinga Rusin może wam nie dać. Więc docencie to, proszę. Kolejne wydarzenie... No to nie była impreza zamknięta, to była impreza bardzo otwarta. Na imprezach otwartych to więcej można. Można na przykład odpalić sobie racę. Wszystko działo się na stadionie Dynama Drezno.
Tam odbywał się mecz drugiej ligi niemieckiego hokeja. Drugiej ligi. A w roli głównej wystąpiły miejscowe lwy i przyjezdne lisy. A co lwy i lisy lubią najbardziej? Oczywiście jeździć na lodzie w trakcie deszczu. Publiczności się to raczej podobało, zwłaszcza, że lwy wygrały. Ale główną atrakcją tego wydarzenia było co innego. Bo tam po tej drugiej lidze niemieckiej grała Liga Czeska. To Drezno, Niemcy, ale Liga Czeska tam grała. Po raz pierwszy w historii Ligi Czeskiej odbył się mecz za granicą i od razu padł rekord frekwencji. 32 tysiące ludzi przyszło na to spotkanie. Trzeba przyznać, że mają skubańcy farta, że ja dotarłem, że było 32 tysiące, bo jakby to brzmiało, że rekord frekwencji 31 999, no słabo by było, nie? A ja po tych meczach hokeja na stadionie dostawałem pytanie, czy tam w ogóle krążek widać. To ja odpowiem takim staropolskim cytatem, gdyby interesował mnie krążek, to byłbym hokeistą. Tak to było chyba, nie? W Dreźnie było małe lodowisko i jebitny stadion, ale byłem też w Sztokholmie, a tam stadion był malutki. Lodowisko takie jebitne. Ta dyscyplina nazywa się bandy, a taka piłka nożna, bo to boisko wielkości boiska do piłki nożnej, piłka nożna na łyżwach i po 55 latach odbyły się derby Sztokholmu, AIK kontra Hammarby. Grali pierwszy raz po 55 latach, więc tam w zasadzie cały świat walił na to spotkanie. Ale stadion ryknął, nie? Słychać było tak, gdzie tutaj kurwa w klacie. 55 lat czekali na tego gola. To było widać. Było słychać tych emocjach. Nawet dostaliśmy informację, że jak dotarliśmy do Sztokholmu, że Olga Tokarczuk przyjechała do tego miasta i byliśmy pewni, że spotkamy ją na tym meczu, ale ona się okazało, że przyjechała jakąś figurkę odebrać czy coś. Ale mimo tego, że pani Olga na to spotkanie nie dotarła, to nie zabrakło na nim ważnych życiowych przemyśleń. Chyba szwedzkie. Dobra. Czy piwo musi być dobre? Mecz generalnie bardzo dobry. Jadimo! Aj, kurwa. Świat chyba dawno czegoś takiego nie widział. Jak uderzenie się podobało? No podobało mi się, pierwszy raz takie widziałem. A widziałeś jakiekolwiek inne? Nie. No dobra, była jeszcze kolejna dyscyplina podobna do piłki wodnej, tylko tam nie było zwykłej wody, nie było wody zamarzniętej. Tam w ogóle wody nie było. Unihokej. To był chyba finał unihokejowej Ligi Mistrzów w Ostrawie, w czeskiej Ostrawie. To może od razu moje ulubione akcje z tego wydarzenia. No dało radę oglądać ten unihokej, powiem Państwu tak. Dało radę. Zwłaszcza, że na trybunach taka atmosfera trochę oldschoolowa była. Już jako młokos najbardziej lubiłem, gdy murzyn bił w kokos. No nie no, murzyn nie walił w kokos, ale był pan, co walił w bęben przynajmniej. Atmosfera była iście rodzinna, bo ojciec walił w bęben, a synowi dał do zabawy swoją trąbkę. Młodzież dzielnie obsługiwała trąbkę, a starsi panowie bawili się swoimi dzwonkami. Proszę bardzo, zobaczcie tego gościa ze Szwajcarii, jak wymachiwał swoim dzwonem. No i powiedzcie szczerze, no kto nie chciałby mieć takiego dzwona pod ręką? I w zasadzie to chyba się więcej nie działo. No co tam, byłem 1 stycznia, właśnie.
Polecam wszystkim loty 1 stycznia o 6 rano. Naprawdę na lotnisku Okęcie atmosfera niepowtarzalna. Poleciałem wtedy na mecz zespołu Millwall. Chciałem wejść w ten nowy rok na pełne i zobaczyć tę słynną brytyjską meczową atmosferę na żywo. No niestety zobaczyłem. Byłem też wcześniej w Portugalii na futsalu kobiet. No nie wiem, no leci człowiek do Portugalii przez całą Europę na futsal kobiet i co się okazało, że tam wcale nie jest ciekawie. No jak nie? Co tam jest? A, podobno jest taka teoria, że z wódką jeszcze nikt nie wygrał. No, być może, ale zobaczcie coś takiego. No i jak widać można, wódka 0, kartofiska 7, wódka, kartofiska 0,7. Taki wynik padł w rozgrywkach w grze Football Team. Jak ktoś chce grać w tego typu meczykach i też pokonać wódkę, na przykład, no to link do rejestracji będzie pod filmikiem, tam przez Face'a można się zarejestrować w 3 sekundy. A jak już jesteśmy przy sukcesach zespołu kartofiska, to graliśmy również sezon na hali. Nowego zawodnika mieliśmy w tym sezonie, wzmocnienie z Neapolu. Ja pierdolę! O kurwa! Ja pierdolę! O kurwa! Dawid z bramką! Jak wrzuciłem ten filmik na Twittera kiedyś, no to ktoś skomentował, że sobie ustawił w telefonie jako budzik. Wspaniały pomysł. Jak nam poszło z tym nowym zawodnikiem? Rewelacyjnie! Zdobyliśmy 0 punktów i zajęliśmy miejsce nie najwyższe. Więc w lidze nam poszło średnio, ale zagraliśmy w turnieju we Wrocławiu, Football Holy Cup, i tam nam poszło na pewno lepiej niż się spodziewaliśmy. Nawet jakieś bramki żeśmy zdobywali. Yes! Kurwa! A to co pokazał tam na przykład Kondziu, te swoje sztuczki techniczne, ja nie wiem czy ktoś inny potrafi tak zagrać. Wspaniały to był turniej, nie zapomnę go nigdy. Na deser ja tam pokaz żonglerki zrobiłem niezły. Więc jak ktoś by potrzebował profesjonalnego żonglera na eventy, no to wiecie, do kogo macie się odezwać. Dobry turniej, dobra organizacja, same miłe słowa o organizatorze, o futboholiku. Wypadałoby go pokazać, więc... A więc pokażemy, jak Karnego strzelał. Niestety super! Proszę Państwa, jest to oficjalnie pierwszy niestrzelony rzut karny w moim życiu poza rozgrywkami innymi niż między śmietnikiem a trzepakiem. Dziękuję. Ile lat w piłkę grasz? 22. Brawo, no jestem naprawdę bardzo rad, że byłem świadkiem tej historycznej chwili. No to dobrnęliśmy do końca, no. No jak widzicie, nic się przez te miesiące nie działo. No nie wiem, może się niedługo coś zadzieje, mam nadzieję, i kolejna miesiączka nie będzie wywoływana sztucznie i będzie za miesiąc. Dziękuję, do widzenia. Ja tylko chciałem przypomnieć, że pod filmikiem znajduje się ten link do rejestracji w grze Football Team i w tajemnicy powiem Państwu, że z wódką żeśmy wygrali jako kartofiska, ale z kanabisem przegraliśmy. Chyba 3-4. Przegraliśmy z zespołem Cannabis. Takie życie.